I have Overwatch. I have Minecraft. Tak jak właśnie pokazałem, przynajmniej w moim odczuciu Fortnite to tak jakby połączenie Overwatcha z Minecraftem. Minecraft, jako że będzie tutaj dużo zbierania materiałów, craftowania, no i tworzenia budowli, a Overwatch, jako że będzie to gra zespołowa z podziałem na klasy, w kreskówkowej grafice i z innymi ciekawymi walorami. Jeśli chcesz ogólnie ogarnąć, jak działa ta gra, to najlepiej obejrzeć ten oto 4-minutowy gameplay, który macie w tle i który zamieszczę w opisie, więc jeśli chcecie to zobaczyć, to idźcie. Poczekam. A tak bardziej szczegółowo. W Fortnite można grać od 1 do 4 osób w party. Gra zaczyna się zbieraniem materiałów oraz budowaniem swojej twierdzy. Jak wszyscy są gotowi, to odpala się jakieś dziwne urządzenie, które sprowadza falę zombiaków. Z ciekawszych informacji znalazłem jeszcze, że niemal wszystko, co wystaje ponad ziemię, można zniszczyć. I ze zniszczonych elementów uzyskujemy 3 typy materiałów. Drewno, kamień i metal. No i każdy ma swoje wady i zalety. Wspomniałem wcześniej o klasach, obecnie jest ich 8, co może nie jest jakąś wielką liczbą, no ale może będą wychodziły kolejne klasy wraz z rozwojem gry. Co ciekawe, każdą postać będzie można szeroko customizować, więc każdy będzie wyglądał tak jak chce. Mógłbym wspominać o wielu innych rzeczach, gdyż jest to bardzo rozbudowany tytuł, który jest już w produkcji chyba z 6 lat. No ale najważniejsze rzeczy odnośnie gameplayu już omówiłem, więc przejdźmy do innych spraw. Gra ma swoją premierę 25 lipca, jednak jeśli kupisz ją przedpremierowo, to można grać już 4 dni wcześniej, czyli 21. Fortnite można kupić w 4 różnych wersjach. Pierwsza z nich to standardowy pakiet za 40 euro. Jest to sama gra plus jedna postać. Resztę 7 postaci musimy sami wyekspić. No i mamy jakieś dodatkowe paczki czy miniaturki i inne zbędne rzeczy. Drugi pakiet to pakiet Deluxe za 60 euro. Tutaj rozpoczynamy już ze wszystkimi 8 klasami. Dostajemy również jakieś dodatkowe bronie i jeszcze więcej zbędnych rzeczy w postaci paczek czy miniatur. Trzeci pakiet to pakiet Super Deluxe za 90 euro. Jest to to co poprzednia wersja, plus jeszcze więcej zbędnych rzeczy. I co najlepsze, dostajemy do tego dodatkową cyfrową wersję gry. Co to oznacza? Jeśli mamy znajomego, który chce kupić Fortnite, to możemy się wtedy złożyć. Wtedy jedna osoba dostaje tą podstawową wersję z jednym bohaterem, druga osoba dostaje taką wersję podobną do Deluxe. Więc zamiast 100 euro za poprzednie dwie wersje płacicie 90 i macie tą wersję Super Deluxe, więc tak, oferta miesiąca. I ostatnia wersja jest to pakiet edycji limitowanej za 150 euro. Mamy tutaj jeszcze więcej zbędnych rzeczy, plus jakieś limitowane, legendarne skiny, plus dwie dodatkowe cyfrowe wersje gry, które kosztują łącznie 80 euro. Więc za te 70 euro pozostałe dostajemy właśnie te legendarne rzeczy. Nie wiem, według mnie mniej się opłaca, ale jeśli ktoś lubi takie legendarne sprawy, to czemu by nie? Co ciekawe, twórcy zapowiedzieli, że gra będzie free to play gdzieś w 2018 roku, więc jeśli ci się nie śpieszy, to zawsze jest opcja, żeby poczekać. Gra ma być wydana na PC-cie, PlayStation 4 i Xbox One. Niestety nie będzie możliwości gry między platformami, ale podobno osiągnięcia będą przenoszone między PC-tem lub Maciem, a PlayStation. Co najciekawsze, znalazłem również info, że kupienie gry na PC-cie będzie jednoznaczne z kupieniem gry na PlayStation, czyli wystarczy jedna kopia gry na dwie platformy. Jestem prawie pewien, że to potwierdzone info. Znalazłem o tym wątek na Reddicie, gdzie osoba od Fortnite'a to potwierdza, ale nie jestem w 100% pewien, więc jak coś to zamieszczam ten wątek w opisie. No i została jeszcze sprawa samych wymagań na PC-cie. Oto one.
No i to chyba na tyle z najważniejszych informacji o Fortnite. Korzystając z okazji, sam rozważam kupienie tej gry, więc jeśli ktoś chce ze mną zagrać i zrobić serię, to piszcie w komentarzach i może coś z tego wyjdzie. A co do samego materiału, jeśli wam się podobał, to zostawcie lajka, suba, dzwonka. Nie wiem, co jeszcze można zostawić? Duszę zostawcie. Tak, po więcej materiałów z gier wideo, no i najprawdopodobniej również z Fortnite'a. A więc cóż, nie pozostaje mi nic innego niż się z wami pożegnać, więc żegnam.